Gospodarka na całym świecie przeżywa poważny kryzys. Winny jest koronawirus. Jak wygląda sytuacja na Opolszczyźnie, powie nam dzisiejszy gość, dr Witold Potwora, prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania Administracji, polski ekonomista. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pracuje Pan na prywatnej uczelni i stąd moje pierwsze pytanie. Jak wygląda sytuacja studentów i takich prywatnych uczelni obecnie w tej dziwnej sytuacji, w dziwnym czasie? Jak chyba wszystkich uczelni w kraju, to znaczy pracujemy przede wszystkim zdalnie, to znaczy prowadzimy zajęcia za pomocą łączy internetowych, za pomocą platformy Moodle albo innych platform, to zależy od osoby, która prowadzi zajęcia. Cały czas uczelnia jest czynna, to jest bardzo ważne, dlatego że pracuje dziekanat normalnie, pracują służby księgowe działu organizacji, i pracownicy i studenci mogą wejść do uczelni, jeśli mają jakiś problem do załatwienia. Na przykład są kwestie związane chociażby ze stypendiami. Oczywiście stosujemy się bardzo ściśle do wymogów tych rygorów sanitarnych. Czyli standardowe procedury, ale mnie interesuje sytuacja ekonomiczna, czyli czy cały czas uczelnia ma dochód i cały czas studenci płacą, jakby były normalne zajęcia? No to jest też tak, że jeśli w ogóle w systemie funkcjonowania uczelni zdalne nauczanie było już wcześniej wpisane, myśmy korzystali z tej platformy, a i to jest do 30-40% naszych zajęć prowadzimy zdalnie. Teraz mamy sytuację przez 2 miesiące, może jeszcze przez miesiąc, że ten system zdalny będzie jakby dominował i to jakby nic się nie zmienia. W przypadku naszej uczelni ten charakter zajęć jest taki sam. Przy okazji zachęcam do zapisywania się na kolejne semestry, bo rzeczywiście z tych opinii, które studenci przekazują na czatach, które prowadzimy, wynika, że chyba zdajemy egzamin. To przejdźmy do tematów ekonomicznych związanych z gospodarką. Opolszczyzna to miejsce, gdzie tak naprawdę nie ma zbyt wielu dużych firm. Raczej królują małe firmy. Jak to plasuje nas w sytuacji ekonomicznej w Polsce? Jak to się kształtuje, jeśli chodzi o ten kryzys? To jest bardzo w ogóle ciekawa sytuacja, dlatego że na Opolszczyźnie w ostatnich latach rozwinęło się szereg przedsiębiorstw takich, kiedyś nazywaliśmy to branżach inteligentnych, tak zwanych smart specialization. To są branże związane z wyposażeniem domu. Myślę tu nie tylko o branży meblarskiej, ale na przykład Opolszczyzna jest liderem, jednym z liderów rynku tak zwanej stolarki otworowej, jakby to się nie nazywało, czyli drzwi i okien. Mamy takie firmy, które rzeczywiście są jedne z największych i najlepszych w kraju. Jesteśmy też, czy też zaczynaliśmy być liderem, jeśli chodzi o transport międzynarodowy, nie tylko osobowy, ale też transport taki przewozów masowych. Tu w ogóle polska gospodarka do czasu koronawirusa była absolutnym liderem. Ponad 30% transportu ciężarowego to były polskie przedsiębiorstwa. Do tego dochodzi część przemysłu chemicznego i tak zwanego przemysłu automotive. Rzeczywiście to jest tak, jak Pani mówi, że my nie mamy takich dużych przedsiębiorstw, powyżej 1000 osób, bodajże to są takie chyba 11-12 przedsiębiorstw, to się trochę zmienia, ale mamy szereg przedsiębiorstw średnich i one niewątpliwie, te przedsiębiorstwa dotkną kryzys, ale ja mam cały czas nadzieję, bo znam te przedsiębiorstwa, badam je, badam na przykład procesy innowacyjne w tych przedsiębiorstwach i wiem doskonale, że te przedsiębiorstwa, jeśli trochę im się pomoże, albo też nawet jeśli się im nie będzie przeszkadzało, to znaczy nie będzie wprowadzało jakichś drastycznych ograniczeń, to te firmy dzięki temu, że są świetnie zarządzane, one odbiją się. Tarcza kryzysowa nie może pokryć wszystkich strat, które powstaną przez te 2 miesiące. A bardzo dobrym przykładem będą na przykład salony fryzjerskie czy salony kosmetyczne. Tak się wszyscy nad tą branżą tak przemykają i tak mówią, ach to... Ale to jest bardzo istotna branża, dlatego że my w ogóle w sektorze usług mamy ponad 50% osób zatrudnionych. Ta branża w sytuacji, kiedy pozwoli jej się działać, ona najpewniej odbije się, bo tak jak już mówiłem wcześniej, tych umiejętności się nie straci. Natomiast te straty przez te, przepraszam, 2-3 miesiące, które są, one niestety są już wpisane w cały ten obraz tego roku i ten produkt krajowy brutto na pewno spadnie. Jest kwestia tego rodzaju, czy my
przez najbliższe miesiące będziemy w stanie odrobić i jak dużo będziemy w stanie odrobić. Tu jeszcze jest taka jakby pewna szansa dla przedsiębiorstw, nie tylko zresztą Polski. Otóż w ostatnich latach przyjęliśmy taki model zachodniej Europy, że na przykład w sierpniu na miesiąc czasu duża część przedsiębiorstw była zamykana. Wydaje się, że w tym roku ten miesiąc czasu już nie będzie elementem tej trwałości, że w okresie wakacyjnym te przedsiębiorstwa będą normalnie funkcjonowały. To jest dosyć istotne. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówiłem, nasze firmy opolskie przede wszystkim eksportują tą swoją myśl inżynierską i też te swoje wyroby. My trochę uzależnieni jesteśmy, nawet nie trochę, tylko bardzo, od gospodarki na przykład niemieckiej, gospodarki czeskiej, bo to są nasi partnerzy handlowi. My jesteśmy dla nich poddostawcami. Jeśli w tych krajach, a wiemy, że sygnały są dość optymistyczne, to się ruszy ta gospodarka, to i przełożyć się to też na wyniki polskich przedsiębiorstw. Czy ma Pan również może jakieś optymistyczne rokowania co do tego, jak długo będziemy borykać się z efektami tego kryzysu? Bo to, że ten rok jest jakby stracony gospodarczo, to na pewno wiemy. Będzie potrzebny na odbudowę, na stanięcie na nogi. Natomiast jak długo to potrwa? To wszystko też zależy od tego, czy potrafimy się dogadać na przykład w Europie. To znaczy Unia Europejska jest wartością taką szczególną, wartością dodaną. Jeśli przyjmiemy takie rozwiązania niestandardowe, takie rozwiązania ekstraordynaryjne, to znaczy myślę tu w całej Unii Europejskiej, bo są takie branże, chociażby branża turystyczna, prawda, która wymaga mocnej pomocy. To znaczy ona nie tylko, tu nie chodzi tylko o to. Ona oczywiście, i to nie, tu nie chodzi o tour operatorów na przykład, czy też pojedynczo właścicieli hoteli, tylko mówię o całej branży, dlatego że to, i tu musi być pomoc nawet ogólnoeuropejska, to znaczy wsparcie tego sektora musi być dość mocne, dlatego że pojedynczo te przedsiębiorstwa być może dałyby sobie, czy dadzą sobie radę w sytuacji takiej kryzysowej, ale takiej sytuacji, jak jest dzisiaj dla tej branży, nigdy takiej sytuacji nie było i mam nadzieję, że już nigdy nie będzie. Budżet przyszłej Unii Europejskiej powinien bardzo mocno być związany z pomaganiem w wyjściu z tego kryzysu. Stąd też wydaje mi się, że jeśli takie działania będą skoordynowane i te działania, które dzisiaj oferuje rząd, ale bardzo ważne są te działania, które oferuje też samorząd. Ja przypomnę, że od samego początku niemal powstania tej sytuacji kryzysowej, na przykład władze Opola, samorząd Opola zaczął aktywnie myśleć o tym, nie tylko myśleć, ale i działać i pomagać tym mniejszym przedsiębiorstwom. I jeśli te wszystkie działania będą względnie skoordynowane, to wydaje mi się, że te straty jesteśmy w stanie dość szybko odrobić. No właśnie, wspomniał Pan o Urzędzie Miasta. Urząd Miasta to też jest instytucja, która tak naprawdę została bardzo poważnie dotknięta tą trudną sytuacją, ponieważ musi utrzymywać różnego rodzaju instytucje, pomaga ludziom, kontynuuje jakieś konkretne budowy, inwestycje, a tak naprawdę przez jakiś czas przychody dla Urzędu Miasta znacznie zostały okrojone. Jak rokuje Pan sytuację w urzędach miasta w całej Polsce i w Opolu? Akurat jeśli o Opole chodzi, to się w ogóle nie martwię, bo ma naprawdę dość elastyczną i bardzo dobrze przygotowaną grupę do rządzenia, szczególnie w trudnych czasach. To jest poza dyskusją. Nie martwię się też na przykład o moją ulubioną gminę Strzeleczki. Mógłbym jeszcze wymieniać Strzelce Opolskie i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie większość miast i większość powiatów opolskich ma bardzo kompetentnych ludzi do zarządzania. Natomiast oczywiście mówiąc poważnie i jeszcze bardziej, no to jest tak, że rzeczywiście ten strumień dochodów na pewno się zmniejszył, bo oprócz tych biletów to rzecz fundamentalna to są te opłaty, udział w podatkach miasta. Te elementy będą mocno ograniczone. Ja też liczę na to, że ten system wsparcia samorządów, ale taki inny, który będzie, myślę tu o coś w rodzaju zamówień publicznych, że on również powstanie, że nie tylko będzie dedykowany przedsiębiorstwom, ale również będzie dedykowany tym samorządom, które umieją wykorzystać te środki. Bo to jest bardzo ważne, że myślę, że te środki
publiczne powinny iść przede wszystkim tam, gdzie się umie je wykorzystać, a nie tam, gdzie one mogą być nie tyle zmarnowane, co mogą być źle wykorzystane. To jest jak przypowieści biblijne o talentach. I te środki na przykład powinny iść do gmin opolskich czy do miasta Opole, bo to jest pewne, że te środki zostaną dobrze wykorzystane i że one będą pomagały w wyjściu z tego kryzysu. Czy może Pan jako specjalista zasugerować tym małym przedsiębiorcom, jak sobie radzić w tej trudnej sytuacji, jak sobie radzić z wyjściem z tego kryzysu? Ja myślę, że tak, że to już trochę powiedziałem. To znaczy trzeba szukać bardzo niestandardowych rozwiązań. Jeśli pojawi się okienko w kolejnych miesiącach, w kolejnych tygodniach, okienko możliwości zarabiania pieniędzy na przykład w innych branżach, w innych segmentach rynku, to trzeba to wykorzystać. Nie chcę tu rozwijać całej masy tych możliwości, ale też wiem, że na przykład takie branże jak, to widać zresztą, jak branża kosmetyczna czy usługi fryzjerskie, że to już nie będzie na przykład 8 godzin pracy, tylko to może być w kolejnych dniach 12 godzin pracy. To nie będą zamknięte zakłady różnego rodzaju związane z usługami w soboty czy w niedzielę, ale być może zostaną one otwarte, bo taka będzie potrzeba, taki będzie popyt. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był dr Witold Potwora. Dziękuję bardzo.